To jest taka typowo redaktorska metoda, ponieważ cała ścieżka jest zrobiona prawidłowo, jest zrobiona o krawężnikach wystających dużo mniej, ale tu akurat się przydarzyło, że rzeczywiście z jednej strony jest prawidłowo 4 cm, które powinny być, a nie 1 cm, jak tu pan redaktor twierdzi. Rzeczywiście końcówka tego chodnika jest, tego krawężnika jest zawieszona. My też wiemy o tym. Będę rozmawiał z wykonawcą, żeby tą sprawę poprawił, ale nie na tą wysokość, którą tu pan redaktor wymienił, na 1 cm, ponieważ na 1 cm to z kolei innym woda może przeszkadzać, że zalewa chodnik albo coś takiego. Będzie to poprawione i na wysokość w granicach od 2 do 4 cm. Czyli jak chciałem uzupełnić.